Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Na chwilę wracamy do lokalu zastępczego. Ostatnie moje filmy oglądaliście w innych nieco warunkach. No, dzisiaj akurat jest Boże Ciało. Po poniedziałku te dwa następne dni to pochłonęły mnie naturalnie i nie miałem trochę siły nagrywać dla Was rozmaitych rzeczy, więc dzisiaj się spotykamy na lekcji po prostu w tym zastępczym lokalu, ale myślę, że już niedługo znowu wrócimy pewnie. Te filmy z ostatniego tygodnia zajęć będą kręcone już znowu w takich trochę bardziej normalnych warunkach. No dobra, no tak czy inaczej, rzeczywiście wracamy do lekcji o modernizmie i o młodej Polsce. I te lekcje w tym roku układają mi się trochę inaczej niż planowałem. Może inaczej, nie trochę inaczej niż planowałem, bo one układają się dokładnie według tego planu, który miałem. Ale one przebiegają inaczej niż zwykle, niż w takim normalnym trybie prowadzenia zajęć lekcyjnych. Bo rzeczywiście jest tak, że zazwyczaj mówiąc o młodej Polsce, dość prędko załatwia się te wszystkie kwestie związane tam z głównymi nurtami estetycznymi epoki itd., itd. No i przechodzi się tak szybko, jak się da, do kwestii związanych już konkretnie poezją, nie do polskiej. A tymczasem ja bardzo mocno rozbudowałem tym razem dla Was ten taki kontekst wstępny, z którego na razie mam wrażenie, nie za bardzo coś się układa. Znaczy trochę się układa, bo tak przypominam, robię takie małe resume. Na początku opowiadałem Wam o tym, kiedy modernizm, kiedy moda polska i dlaczego moda polska nazywa się moda polska. I jaki jest związek tej młodopolskości z romantyzmem i co ciekawego płynie dla nas co ciekawego płynie dla nas z tych różnych nazw związanych z modą polską, z nazwy neoromantyzm, z nazwy modernizm, z nazwy moda polska. Na następnej lekcji próbowaliśmy sobie tak z grubsza zarysować kontekst światopoglądowy epoki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ten pesymizm poznawczy, obejmujący nie tylko poznanie świata, ale też poznanie drugiego człowieka i poznanie samego siebie. Potem powiedzieliśmy sobie króciutko o estetyce modernistycznej i powiedzieliśmy, że estetyka twórczości literatury i sztuki modernistycznej, w tym również muzyki i malarstwa, wyrasta z tego samego doświadczenia pesymizmu, tak? Że tak jak nie jesteśmy w stanie w pełni poznać świata, tak samo nie jesteśmy w stanie w pełni opisać tego świata w literaturze, czy dać mu jakiegoś ekwiwalentu muzycznego czy malarskiego. I w związku z tym pozostają nam wyłącznie sugestie, nastroje, jakieś tego typu dziwne rzeczy, jakieś impresje, jakieś symbole, etc., etc., etc. Później sobie przyjrzeliśmy się takim inspiratorom tego takiego modernistycznego fermentu w literaturze. Czyli przyjrzeliśmy się Baudelaire'owi, przy czym zaznaczałem, że mówię o nim dlatego, że to po prostu ważny poeta jest. No i przyjrzeliśmy się Verlaine'owi. I tutaj z kolei powiedziałem, że to jest poeta dzisiaj może mniej ważny, ale taki, który bardzo mocno wpłynął na młodą Polskę. A później była lekcja impresjonizmu. I ten impresjonizm oczywiście z Verlaine'em się łączy jak najmocniej. I gdzieś tam do tego impresjonizmu jeszcze wrócimy. Więc z tych wszystkich jakichś takich dziwnych rzeczy za chwilę zacznie się wyłaniać pewien spójny obraz, ale żeby ten spójny obraz był jeszcze bardziej spójny,
Chciałem, żebyśmy dzisiaj sobie porozmawiali chwilę o jeszcze jednym takim bardzo ważnym składowym elemencie światopoglądu modernistycznego, a mianowicie o młodopolskim etosie artysty, czy o młodopolskim kulcie artysty. I przy okazji spróbowali sobie opowiedzieć o takim facecie, który nazywał się Stanisław Przybyszewski, który dzisiaj, o ile w ogóle jest wspominany w podręcznikach, to jest wspominany szalenie marginalnie i który w pewnym momencie zaczął być uważany za taki synonim młodopolskiego złego smaku. Bo rzeczywiście jest tak, że literatura młodopolska, literatura modernistyczna była literaturą bardzo często balansującą na krawędzi picy. A w przypadku niektórych pisarzy czy poetów, ona gdzieś tą granicę kiczu no chyba jednak przekraczała. A jeżeli u kogoś przekroczyła ją ona w sposób wyjątkowo spektakularny, no to wydaje mi się, że właśnie Przybyszewski jest takim najbardziej odlotowym przykładem kogoś, kto jest no, po prostu no, grafomanem, no, co tu dużo gadać. I na tym polega trochę tragedia tego pisarza i trochę tragedia tego artysty, dlatego że on jest myślowo niesłychanie ciekawy, bardzo intrygujący i bardzo świeży. To jest facet, który pewne rzeczy naprawdę wymyślił w sposób zupełnie odlotowy. I żeby było ciekawiej, on te swoje pierwsze rzeczy, które pisał, pisał po niemiecku. Dopiero później je tłumaczył na język polski, czy tworzył polskie odpowiedniki. I on na samym początku swojej drogi myślowej, twórczej, artystycznej przebywał w Niemczech, o tym sobie za chwilę powiemy. I on wtedy był okrzyknięty genialnym Polakiem. I w Niemczech, w tych modernistycznych Niemczech, czy w tej literaturze młodych Niemiec, to czasami tak mówiono, ja wam mówiłem, że ta nazwa Młoda Polska została stworzona troszkę przez analogię do takich nazw jak Młoda Skandynawia, Młode Niemcy i tak dalej, i tak dalej. W tej literaturze młodych Niemiec Przybyszewski znaczył bardzo dużo. On był wymieniany jednym tchem z Nietzschem, jednym tchem z Schopenhauerem, to była postać nieprawdopodobnie znacząca. I od czasu do czasu dzisiaj pojawiają się takie próby takiego odzyskania Przybyszewskiego. No, był taki badacz literatury młodopolskiej, on się nazywał Gutowski, z tego co pamiętam. On kiedyś bardzo fajnie w jednej swojej książce próbował odzyskać dla nas Przybyszewskiego. Później to robił Paweł Dyby, jeden z najlepszych w Polsce znawców psychoanalizy. I on napisał taką książkę o źródłach psychoanalizy, czy o różnych nurtach w myślach psychoanalitycznych. Świetna książka, ona jest zatytułowana Urwane ścieżki. I on tam analizuje dwóch wielkich psychoanalityków, Lacana, Jacques'a Lacana, no i oczywiście Zygmunta Freuda. Ale analizuje też trzeciego, analizuje tam Przybyszewskiego i pokazuje, że Przybyszewski przed Freudem wymyślił parę rzeczy, na które Freud wpadł dopiero później. Więc ja nie wiem, czy literatura Przybyszewskiego jest do odzyskania. Jak się czyta te najsłynniejsze utwory Przybyszewskiego, zwłaszcza te jego poematy prozy, to jest rzeczywiście masakra. To jest coś potwornego, jak on pisał. On jest tak bezlitośnie grafomański, że to naprawdę no, trudno to wytrzymać. Natomiast jak człowiek próbuje zrozumieć to, co on miał tam na myśli, to z tego wychodzą rzeczywiście bardzo fajne rzeczy. I tak samo jest w tym artykule, którym będziemy się dzisiaj zajmować, w artykule prasowym. To nie jest dzieło literackie, to jest manifest prasowy. Tam Przybyszewski mówił w sposób straszny. No, strasznie dziamolny, jest rzeczywiście taki przegadany, przekombinowany i tak naprawdę no, można by to ścisnąć jeszcze bardziej, ten niezbyt długi artykuł można by jeszcze bardziej to skompresować, czy też zzipować, mówiąc językiem informatycznym, ale jak się dobrze zastanowimy, to on tam mówił rzeczy, nad którymi naprawdę warto się trochę zastanowić.
Więc ja nie wiem, czy ten Przybyszewski jest tak całkiem do odzyskania, ale na pewno to jest facet, bez którego by nie było Młodej Polski. Ponieważ kiedy Przybyszewski pojawia się w Polsce, pojawia się w latach 90., mniej więcej w połowie lat 90. wieku XIX, to on rzeczywiście, on tę Młodą Polskę rozpędził i on w swoim czasie był Bogiem. On był Bogiem. Demonicznym, satanicznym, wyklętym, upadłym, takim demiurgicznym, gnostyckim, przepraszam za wszystkie trudne słowa, ale jednak Bogiem. I do tego Przybyszewskiego Młoda Polska się naprawdę modliła, chociaż bardzo często te modlitwy miały taki trochę charakter czarnej mszy. No dobra, okej, okay. To słuchajcie. Żeby zrozumieć to, co napisał Przybyszewski w tym swoim konfiteorze, o którym chciałem, żebyśmy słów kilka sobie dzisiaj powiedzieli, to musimy parę słów poświęcić na życiorys Stanisława Przybyszewskiego, dlatego że w jego przypadku on ustawicznie przekracza granice pomiędzy sztuką a pomiędzy życiem. I to, co pisze Przybyszewski w swoich dziełach, zarówno literackich, jak i eseistycznych, dramatycznych, wynika z jego doświadczenia życiowego, ale działa to też w drugą stronę. On swoje życie stylizuje w taki sposób, żeby ono przypominało literaturę. I to jest bardzo charakterystyczne dla Młodej Polski, że w Młodej Polsce ta granica pomiędzy życiem a pomiędzy pisaniem zaczyna się zacierać, że biografia artysty ma być sygnaturą jego dzieła, ma być potwierdzeniem jego dzieła. W czasach klasycyzmu to nie było wcale obowiązujące, tak? Można było pisać bardzo nieszczęśliwe wiersze miłosne, będąc zupełnie szczęśliwym człowiekiem, wcale niezakochanym. Można było, tak jak Karpiński, napisać ileś tam wierszy do Justyny, mimo tego, że żadna Justyna nie istniała. Ale w przypadku Młodej Polski, romantyzmu wcześniej też, takich numerów już nie wypadało robić. Jednak jak się już pisało, to trzeba było brać za to taką biograficzną odpowiedzialność. No dobra, no to parę słów o Przybyszewskim. Słuchajcie, no facet rodzi się w roku 1868. On rodzi się w takiej małej miejscowości Łojewo, to północ Kujawy. A wtedy to był zabór pruski. I umiera w roku 1927, już w Polsce niepodległej. Umiera w Jaronta, czyli w gruncie rzeczy w miejscu bardzo bliskim jego urodzin. To, że się urodził w zaborze pruskim, który wtedy, w drugiej połowie XIX wieku, poddany był bardzo intensywnej germanizacji, no to nam tłumaczy, dlaczego on tak biegle posługiwał się językiem niemieckim. I Stanisław Przybyszewski z tej swojej małej miejscowości wyrwał się, jak tylko mógł, i wyniósł się do Niemiec. Trochę przebywał, zdaje się, w Monachium, ale głównie w Berlinie. No i próbował coś tam studiować. On studiował medycynę, czy w ogóle gdzieś tam próbował studiować nauki przyrodnicze. I to studiowanie szło mu, delikatnie mówiąc, bardzo kiepsko. Natomiast bardzo dobrze szło mu życie towarzyskie, bo on rzeczywiście bardzo prędko odkrył w sobie taką smykałkę artystyczną, smykałkę literacką. I w zasadzie jego bywanie w Niemczech ograniczało się do snucia się do bibliotekach, gdzie wynajdywał jakieś kompletnie porąbane dzieła, bo wtedy też zaczyna się ta taka bardzo znana i w gruncie rzeczy dosyć niebezpieczna fascynacja Przybyszewskiego okultyzmem. No ale też rzeczywiście on z tego przyrodoznawstwa sporo czytał i on czytał ewidentnie ze zrozumieniem. I w jego twórczości fascynujące jest to, że on o sprawach ducha, w tym również o tych wszystkich kwestiach, nie wiem, tam demonologicznych, satanicznych, okultystycznych, jedna z książek Przybyszewskiego jest tak atrakcyjnie zatytułowana Synagoga Szatana, próbował mówić językiem przyrodoznawczym.
że próbował mówić językiem biologicznym. I to jest rzecz rzeczywiście zupełnie niesłychana. I to go faktycznie łączy z Freudem, który mówiąc o psychologii, mówił też językiem takiego twardego, przyrodoznawczego pozytywizmu. I to też legło u podstaw takiej rewolucji freudowskiej. Ale proszę pamiętać, że Przybyszewski był troszkę wcześniej. I Przybyszewski rzeczywiście... Niemców zafascynowało to, że on próbował ze sobą łączyć. Próbował łączyć te kwestie duchowe, nie wiem, tam, jakieś takie również, tak jak mówię, jakieś tam okultystyczne, sataniczne, demoniczne. Próbował to łączyć z takim twardym przyrodoznawstwem. No to co mu wychodziło? No wychodziła mu psychologia, tak naprawdę. Bo jak połączyć sprawę ducha i sprawę biologii, no to wychodzi na psychologia. Jako taka bardzo specyficzna no, część, ale jednak życia organicznego, życia biologicznego, życia mózgowego. Mózg jest jakoś tam mniej lub bardziej w organizmie. Przynajmniej tam powinien się znajdować. I w takim duchu Przybyszewski napisał swoje, o ile nie pierwsze, to jedno z pierwszych ważnych dzieł. Taki esej zatytułowany Z psychologii jednostki twórczej. To był taki esej, który był poświęcony geniuszowi, zjawisku geniuszu. Przybyszewski tam próbował zanalizować, zestawić ze sobą dwie postaci, w zasadzie wydawać by się mogło bardzo odległe, a mianowicie Fryderyka Chopina i Fryderyka Nietzschego. I próbował dociec zjawiska geniuszy, czyli zjawiska duchowego, jakby nie było, czy też psychologicznego, i próbował to zrobić używając języka takiej no, twardej przyrody, czy takiego twardego przyrodoznawstwa. No i rzeczywiście efekt był dosyć szokujący, ale efekt był niesłychanie świeży. W ten sposób Fryderyka Nietzschego, filozofii Nietzschego i muzyki Chopina nie interpretował nikt. I to po tym eseju zaczęto rzeczywiście mówić o Przybyszewskim, że jest genialnym Polakiem. Jemu się bardzo spodobała ta opinia. No i od tego czasu rzeczywiście zaczął bywać w jakichś takich środowiskach artystycznych, artystowskich, wszystkich tych wyklętych artystów, takich trochę pokroju Baudelaire'a i Verlaine'a, tylko że niemieckich. No i wtedy też zaczyna się to takie potwornie rozwalone życie Przybyszewskiego, bo właściwie Przybyszewski przez całe swoje życie żył na kredyt. On żył w stanie permanentnego długu i był taką postacią, która z jednej strony wywierała nieprawdopodobnie taki hipnotyczny wpływ, chyba nawet toksyczny, na ludzi, którzy go otaczali, a z drugiej strony no, był postacią, która no, bezwzględnie żerowała na swoich bliskich. Ja nie wiem, czy był jakikolwiek dług Przybyszewskiego, a on, tak jak mówię, no, permanentnie żył pod kreską. No, nigdy nie miał wystarczająco swoich pieniędzy. Ja nie wiem, czy był taki dług Przybyszewskiego, który on spłacił. No i tak jak mówię, no, on w tym swoim życiu nie uznawał właściwie żadnych ograniczeń, również moralnych. W pewnym momencie zaprzyjaźnił się z Edwardem Münchem. Tak, tym samym Münchem, który namalował krzyk. Münch wtedy bardzo chętnie przebywał w Niemczech i oni tam się spotkali. I on się zaprzyjaźnił z Münchem i zaprzyjaźnił się z jego partnerką, bo chyba nie była żona, z Dagny Juel, czy jakkolwiek powinno się czytać to norweskie nazwisko. To była taka oszałamiająca piękność, która towarzyszyła Münchowi. No i Przybyszewski ją po prostu uwiódł. I ona z nim została jego żoną, bardzo zresztą nieszczęśliwą. Przy czym to było tak, że Przybyszewski już wcześniej miał tam jakąś tam narzeczoną, która tam chyba była w ciąży, to się skończyło samobójstwem, tam Przybyszewski, no, jakieś takie dziwne historie, już nie pamiętam w tej chwili, te biografie tam mi się trochę mylą. Natomiast rzeczywiście na pewno ten romans z Dagny był takim bardzo, bardzo skandalicznym, ale wpisującym się w takie amoralne, takie wyzwolone życie obyczajowe Stanisława Przybyszewskiego. No i on kiedy w Niemczech już tak nie za bardzo mógł dalej żyć na kredyt, w stanie tego, tak jak mówię, permanentnego długu, no to zmywa się do Polski. Przyjeżdża do Krakowa.
W Krakowie jest opromieniony sławą właśnie tego genialnego poeta i bardzo szybko dostaje pracę w czasopiśmie Życie. I jak tylko dostał tę pracę, to postanowił zmienić życie z takiego czasopisma w zasadzie trochę o niczym, takie czasopismo artystyczne. Jeżeli dokładnie przeczytaliście ten tekst, który wam, droga klasa, druga AB i druga C zleciłem do przeczytania, no to na pewno zwróciliście uwagę, tam jest taki fragment w tym tekście, w którym Przybyszewski mówi, jak będzie zmieniał życie. No i zwróćcie uwagę, że z tego możemy wywnioskować, o czym życie miało być wcześniej. A tymczasem Przybyszewski zamarzył sobie życie jako taki organ artystyczny, który oczywiście był pismem strasznie niedochodowym. I Przybyszewski no to życie doprowadził rzeczywiście do bankructwa. Natomiast wokół niego, wokół życia i wokół takiego miejsca w Krakowie, gdzie spotykali się ci wszyscy młode polscy artyści, ta cała świta Przybyszewskiego wytworzyła się, a tym miejscem była Jama Michalikowa, kawiarnia, która do dzisiaj istnieje w Krakowie przy ulicy Floriańskiej. Tam rzeczywiście wytworzyła się pierwsza, tak naprawdę taka poważna, młode polska cyganeria artystyczna. Co to była cyganeria? Cyganeria to było takie nieformalne stowarzyszenie artystów i poetów, którzy czasami obejmowali w posiadaniu jedną kawiarnię, a czasami obejmowali całe dzielnice. Tak było w Paryżu na przykład, gdzie te słynne cyganerie właściwie stworzyły ze wzgórza Montmartre czy z okolic ulicy Montparnasse, stworzyły właściwie takie republiki artystów tak naprawdę. I to się nazywało cyganerią. Dlaczego cyganerią? No dlatego, że oni się prowadzili jak tacy anegdotyczni cyganie. Taki bardzo nieuporządkowany, bardzo mocno niestabilny sposób sobie gdzieś tam żyli. I tak żył Przybyszewski. Za nie swoje zapożyczone, ten jego związek z Dagny rozpadł się bardzo prędko. On ją porzucił, uwiódł żonę Jana Kasprowicza, to też był ogromny skandal towarzyski, Kasprowicz się potwornie odchorował. Dagny Juel wyjechała na wschód z jakimś dziwnym oficerem, za nimi pojechał taki młody i talentowany poeta, który ją zastrzelił, tego jej jakiegoś tam partnera zastrzelił, sam popełnił samobójstwo. Więc jak widzicie, tutaj nie ma żadnych. Przybyszewski naprawdę miał jakiś taki bardzo niefajny wpływ na ludzi. No ale z czasem jego sława gasła. Literatura się zmieniała, młoda Polska się zmieniała, a już kiedy przyszło dwudziestolecie międzywojenne, to Przybyszewski właściwie już tak naprawdę nie miał literacko nic do powiedzenia, bo te jego poematy prozo, no najsłynniejsze dzieła, które napisał, to były poematy prozo, takie dziwne, jakieś takie formy, które nie za bardzo wiadomo, czym są. No, pisywał też dramaty, pisywał te powieści. No niektórzy twierdzą, że najlepsze są dramaty, no, tam był najbardziej taki powściągliwy. No ale Przybyszewski gdzieś tam, tak jak mówię, no, ostatecznie ta jego literatura okazała się dość przebrzmiała i on pod koniec swojego życia był takim sobie urzędniczym, więc koniec tego życia miał bardzo prozaiczny. No i jakoś tam symbolicznie wydaje mi się, że zmarł, no po prostu tak sobie skromnie gdzieś tam na uboczu żyjąc. Ale na jego grobie jest bardzo taki ważny napis, który go dobrze charakteryzuje. Meteor Młodej Polski, czyli ktoś, kto rozbłysnął, wszyscy zwrócili na niego uwagę, a jak się rozsypał, to został tylko i wyłącznie żyżel, z którego nie bardzo było co zbierać. No dobra, słuchajcie. No i teraz mamy tekst Przybyszewskiego, tekst Konfiteor. I co jest w tym tekście Konfiteor najważniejsze? Najważniejszy jest artysta. Najważniejsza jest sztuka. I najważniejszy jest artysta. I na co bym chciał, żebyście zwrócili uwagę w tym tekście? Na tak naprawdę trzy rzeczy, tak mi się wydaje, może cztery. Pierwsza rzecz najważniejsza to jest taka, że Przybyszewski nazywa sztukę religią, a artystę nazywa kapłanem. I za tym idą pewnego rodzaju konsekwencje. Jakie?
Znaczy pierwsze takie, że kapłan w rozumieniu Przybyszewskiego to jest ktoś, kto stoi ponad moralnością. I to jest bardzo charakterystyczne dla tego takiego modernistycznego etosu artysty jako kogoś właśnie takiego w zasadzie wyklętego tak naprawdę. Że artysta to jest ktoś, kto stoi ponad pospólstwem. Tak jak kapłan stoi ponad ludem, tak? Bo on jako kapłan, jako artysta ma dostęp do najgłębszych tajemnic, jakie są zawarte w sztuce. Tak? I to jest jakby pierwsza rzecz podstawowa. To jest ta wizja artysty jako takiego no trochę nietzscheańskiego nad człowieka. Czyli jako kogoś, kto ustanawia moralność sam dla siebie. On żyje tylko i wyłącznie według jednych zasad. Według swoich zasad. A ściśle rzecz biorąc według zasad swojej religii, którą to religią jest sztuka. Więc to jest pierwsza rzecz, którą trzeba pamiętać o artyście młodopolskim w wydaniu Przybyszewskiego. Amoralność, albo też raczej pozamoralność. Jego nie interesuje zwykły świat. Artysta nie jest od zwykłego świata. I to jest istotą młodopolskiego artysty, że on jest ponad zwykłym światem. Ten zwykły świat dla niego jest obiektem pogardy. Ten taki mały ciułacz, taki drobnomieszczanin, ktoś taki, jest kimś zupełnie nieważnym. Tak? On będzie się w gwarze młodopolskim nazywał filistrem. I w tym takim modernistycznym etosie artysty będzie bardzo mocno przeciwstawienie filistra i cygana, tak? Czyli właśnie czegoś takiego byle jakiego, a z drugiej strony właśnie tego takiego artystycznego nadczłowieka, czy artystowskiego nadczłowieka. Ale teraz, moi drodzy, bardzo często rozumienie tego etosu artysty zaczynuje się właśnie na tym etapie, że artysta jest kapłanem, a sztuka jest religią. I bardzo często, mówiąc w ten sposób o tym kulcie artysty, zapomina się o najważniejszej rzeczy, no bo mamy kapłana, mamy religię, a czego brakuje? Brakuje Boga. I co jest tym Bogiem? To nie sztuka jest Bogiem. Bogiem jest to, co sztuka próbuje wytłumaczyć. A co próbuje wytłumaczyć sztuka zdaniem Przybyszewskiego? Ona próbuje wytłumaczyć głębie ludzkiej, no tak naprawdę nieświadomości. Bo jak się dobrze przeczyta ten tekst Przybyszewskiego, to on w zasadzie mówi w zupełnie innym języku, używając zupełnie innych pojęć, zupełnie innych metafor, ale on tak naprawdę dość precyzyjnie definiuje freudowską nieświadomość, albo przynajmniej coś, co bardzo mocno freudowską nieświadomość przypomina. I to jest tutaj w tym wszystkim najważniejsze. Nietzscheański, nadczłowieczy, pozamoralny artysta jako kapłan, który odprawia swoją sztuką obrządek ku czci głębi ludzkiej psychiki, takich, które na co dzień nie wychodzą na światło dzienne. Jeżeli to zrozumiemy, to zrozumiemy istotę młodopolskiego artysty. Bardzo dziękuję.